Dany jest torzyk, którego tworząca ma długość 4, a kąt rozwarcia wynosi 120 stopni. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe. Czyli istotne informacje, tworząca ma długość 4, kąt rozwarcia wynosi 120 stopni. Narysujmy stożek o takich właśnie parametrach. Mniej więcej taki. Powiedzmy. Tutaj mamy kąt rozwarcia 120 stopni. Tworząca ma długość 4, czyli tutaj mamy 4 i tutaj mamy 4. Poprowadźmy sobie średnicę. To jest trójkąt równoramienny. Aby policzyć pole powierzchni bocznej stożka, musimy skorzystać ze wzoru na pole powierzchni bocznej. To jest pi razy promień razy tworząca. Czyli potrzebujemy tutaj znaleźć promień naszego stożka, promień podstawy stożka. W tym celu prowadzimy wysokość stożka i wysokość dzieli tutaj jakby naszą średnicę na dwie równe części. Czyli tu mamy jeden promień, tutaj mamy drugi promień. I teraz zobaczmy. Wysokość przy okazji dzieli kąt rozwarcia na dwa równe kąty po 60 stopni. I my musimy znaleźć promień. A tu jest kąt prosty. Zobaczmy, że mamy trójkąt prostokątny i zastosujemy sobie teraz sinusa 60 stopni. Sinus 60 stopni to jest stosunek przy prostokątnej stojącej naprzeciwko kąta, czyli to jest nasz poszukiwany promień, do przeciwprostokątnej, czyli do tego, co leży naprzeciwko kąta prostego, czyli do 4. Sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2 i to odczytaliśmy z tablicy, to się równa promień do 4. Mnożymy na krzyż 4 pierwiastki z 3, to się równa 2 promienie. Dzielimy na 2, 1 promień to są 2 pierwiastki z 3. W takim razie pole boczne to jest pi razy promień, czyli 2 pierwiastki z 3, razy nasza tworząca, czyli razy 4. 2 pierwiastki z 3 razy 4 to jest 8 pierwiastków z 3 pi. 8 pierwiastków z 3 pi. To jest odpowiedź A.